Jeśli wiesz, kim jest Deadpool, to na pewno zaciekawi cię tytuł tego filmiku, no bo jak to? Deadpool stał się godny? Jak do tego doszło? Zapraszam do komiksowych ciekawostek. Zacznijmy od tego, że Loki wmawia Deadpoolowi, że jest jego ojcem, a śmierć do tego jest pod jego wpływem, więc zapowiada się ciekawy początek, co? Czy Deadpool uwierzył w bycie jego synem, to już kwestia sporna, bo mówił ciągle tato w cudzysłowie, ale dobra. Jakby ten wstęp był mało szalony, to Loki powiedział Deadpoolowi, że nic z tego się naprawdę nie dzieje i tam gdzieś jest człowiek z maszyną do pisania. Jednak Deadpool to szybko przerywa i pyta się, czy może zatrzymać te rogi, które ma na głowie. Potem zostaje wysłany na ziemię, aby odebrać młot Thorowi. Akurat złożyło się, że ten ratuje ludzi z pomocnego budynku, a Deadpool stoi na dworze w tłumie ludzi, rozmyślając nad całą sytuacją między rodzeństwem. Dochodzi do wniosku, że to, co się przydarzyło Lokiemu, te całe życie w cieniu Thora i to, kim się stał, to właściwie samospełniające się przypowiednia. No, nie żeby Loki był niewinny oczywiście, ale dobra, wypłuch budynku. Thor musiał zostawić młot, aby ocalić ludzi. To był czas, kiedy Thor po niedotykaniu swojego młota przez 60 sekund zmieniał się w Dona Blake'a. Deadpool o tym wiedział. Wiedział też, że Thor nie zostawi ludzi na śmierć tylko po to, by trzymać swój młot, a poza tym kto by przecież mógł ten młot podnieść. Nie ma w końcu Beta Ray Billa w okolicy. Zbliża się 60 sekund, a Deadpool zmienia się w Thora, a właściwie to Thorpoola, Deodra, nie, to brzmi jak jakiś zapach do łazienki. Zostajmy przy Thorpoolu, który właśnie poleciał się zabawić. Zaczął od przelecenia obok mieszkania jakiejś miłej pani, a później zamówił bardzo dużo gordit, takich przypieczonych tortilli. Potem skoczył do parku rozrywki, do takiego, wiecie, gadżetu, gdzie trzeba uderzyć młotem, ale skomentował, że przyniósł swój. Dalej użył go jako kija baseballowego i na końcu podszedł do czyjejś posiadłości, a na sam koniec udał się do bazy Avengers, bo w końcu zawsze chciał powiedzieć Avengers Assemble, ale przy bramie zatrzymał go Justice, zwany również Marvel Boyem, no ale ta druga ksywa już należy teraz do innego gościa. Thorpool tłumaczy mu, że posiada teraz młot, więc jest nowym Thorem, ale Marvel Boy nie wie do końca, jak to działa. Do tego wtedy przybiega Don Blake i dochodzi do szamotaniny, w której Deadpool upuszcza pełno płyt Michaela Jacksona, w tym Thriller. No i tutaj pozdrawiam Billy Sparrow. Don próbuje podnieść młot Deadpoola, ale nie może. Wtedy obaj zostali przeniesieni do kryjówki Lokiego. Don został uwięziony i okazuje się, że planem jego brata cały czas było uwięzienie go, aby ten mógł spokojnie przyjąć tron w Asgardzie. Ten pożar i wybuch i to wszystko, co w ogóle spowodowało tę całą akcję, też było w planie Lokiego, więc wszystko oczywiście było zaplanowane przez tego boga zamętu. Dochodzi do małej konfrontacji między Lokim, Donem i śmiercią, więc Deadpool w końcu atakuje swojego niby ojca i uwalnia Dona. Jednak wtedy Loki ucieka i przeklina Deadpoola. Wtedy ten zabiera śmierć i Dona na ziemię, bo lekarz zorientował się, że to nie może być jego młot i prawdziwy Mjolnir pewnie leży gdzieś ukryty w ruinach tego spalonego budynku. Tak się stało. Okazało się, że tak naprawdę Deadpool miał replikę, bardzo potężną, zaklętą, też najprawdopodobniej z metalu Uru, ale replikę, a prawdziwy Mjolnir był niewidzialny, aby skołować Thora i aby plan Lokiego zadziałał. No dobra, i to wszystko? Nie do końca. Dochodzi do walki między Thorem a najemnikiem, bo najemnik chciał, aby Bóg nabrał trochę pokory i zaczął szanować jego ukochaną śmierć. No ale jak możecie się spodziewać, Thor z prawdziwym młotem był o wiele potężniejszy, a nawet w pewnym momencie zabrał Mjolnir Deadpoola i uderzył go w głowę dwoma młotami jednocześnie. A potem Deadpool ocknął się i poszedł do domu jakby nigdy nic. To by było na tyle, ale uważaj, bo jest coś, co cię może zainteresować. Jeżeli ten filmik ci się spodobał, to zachęcam do stawienia łapki w górę. I do tego, jeśli ci się podoba, to zajrzyj pod ikonkę i w prawym górnym rogu Mjolnir nakazuje. Tam masz playlistę Deadpool komiksowe ciekawostki i Thor komiksowe ciekawostki, a do tego bonusowo filmik, na którym zrobiłem ten mod, bo może ci to zainteresuje. Te playlisty zawierają właśnie pełno moich filmów, zarówno o Thorze, o osobach, które podnosiły mod Thora, jak i o Deadpoolu, Deadpool kontra Thanos, Deadpool zabija uniwersum Marvela i tak dalej, i myślę, że to wszystko może was zainteresować. A teraz czas na takie małe pogadanie o tym komiksie. Jest to zaraz po końcówce runu Kelly'ego, jeżeli dobrze kojarzę, i jest to jeszcze w miarę, może nie tyle początki, co takie próba przedstawiania Deadpoola na nowy sposób przez Priesta.
który właśnie tak z tego co wiem i z tego co się orientuję, chciał i właściwie przedstawia bardziej Deadpoola jako takiego śmieszka, łamiącego czwartą ścianę, którego znamy teraz, ale tutaj to założę się, że bardziej obszernie na ten temat wypowiedziałby się komiksomaniak, bo on się zajmuje chociażby tłumaczeniem komiksów Deadpoola w Polsce, które polecam kupić, mam je tutaj, wyciągnę jednego. Naprawdę świetne komiksy wydawane w Polsce, polecam. Do tego sporo jest takich akcji, kiedy Loki próbuje spsocić się swojemu bratu. Tutaj padło na Deadpoola i Loki wmówił mu, że jest jego ojcem i to działo się w kosmosie. Ciekawe, do czego to jest nawiązanie. I do tego, jak mogliście zauważyć, Loki ze wszystkich osób, a nie Deadpool, stwierdził, że tam jest, że to nic się nie dzieje tutaj naprawdę, że jest tam osoba, która ma maszynę do pisania, ale Deadpool też ze wszystkich osób, które łamią czwartą ścianę, to akurat on te takie wyjście poza czwartą ścianę przerwał i zapytał się, czy może mieć te takie rogi z kucykiem Lokiego zatrzymać. Jest to komiks taki dość właśnie stylu Deadpoola, którego możecie kojarzyć z filmów czy z gry. Nie było tutaj jakoś za bardzo jego dwóch głosów, ale no pojawiła się półnaga pani i łamanie czwartej ściany, czyli jakieś takie już zaczątki. Jest to komiks z lutego roku 2000, czyli no, 17 lat temu ponad. Dlatego kreska jest jaka jest, chociaż i tak naprawdę fajnie się trzyma. Warto też wspomnieć, że kilkanaście numerów potem jest komiks, w którym Deadpool zostaje przeklęty przez Thanosa klątwą nieśmiertelności, cokolwiek to miało być. I o tym też mówiłem w jednym z filmików, który jest właśnie tutaj pod ikonką i w prawym górnym rogu w playliście Deadpool komiksowe ciekawostki. I wiecie, jak możecie się domyślić, ciągle nagrywam filmiki teraz związane trochę z Thorem, bo mam ten młot. Była premiera to Ragnarok już jakiś czas temu, ale tak bardzo lubię wykorzystywać ten młot jako rekwizyt w filmikach. Więc ludziska, dzięki za uwagę. Jutro zapraszam was na filmik o srebrnym wiedźmińskim mieczu wydrukowanym w mojej drukarce 3D. Dzięki za uwagę, jeszcze raz przypominam, łapka w górę, playlista w prawym górnym rogu. Cześć!